Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, widzimy się już od razu przed wejściem na cmentarzysko orków. No wiecie, jakby pomyślałam, że nie ma co tutaj latać, nadganiać i nie wiadomo czego robić. Punkty nauki mamy 1, punkt nauki. Poziom 12, no dobrze. Zobaczmy, co się dzieje tutaj w takim razie na cmentarzysku. Są kąsacze. Z kąsaczami się jeszcze nie biliśmy. To są parszywce, jak ich mało. Są też orkowie. O, już nawet jeden z nich biegnie. I kurde, strasznie głośno mam... No właśnie, mam ich bardzo głośno. Kurde, ten ork, powiem wam, że mi nawet przyfan zdolił dosyć solidnie. Nie spodziewałam się tego. No dobra. Wiecie, bo to powinno... Okej, no właśnie, teraz już nawet wypaliło dosyć dobrze. Tutaj czy byli jacyś orkowie jeszcze? Nie pamiętam. Tutaj bodajże chyba w Mrocznych Tajemnicach jest dodany krąg i tutaj są ożywieńcy. I jest jakaś broń chyba ukryta, z tego co kojarzę. Mamy jeszcze jednego orka, który zaczął już tańczyć, bo mnie zobaczył. I przez chwilę nie tańczył. Dobra. Na szczęście ja jestem trochę szybsza. O, jest ich więcej, jeszcze jeden. Tu zawsze było aż 4 orków? Chyba tak. Powiem szczerze, że wyglądają naprawdę fajnie, trochę inaczej. Nie jakoś bardzo, ale troszkę. Strażnik świątynny miał przy sobie trochę rzeczy. Nic co prawda szczególnego. A my sobie otwieramy i wchodzimy. No, jestem ciekawa, jak na dyrekcie będzie wyglądało cmentarzysko. I w ogóle nie mogę się doczekać Gothic Remake. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądało też cmentarzysko. Okej, widzę, że jest bardzo dużo pajęczyny. Musimy tutaj oczywiście uważać. Dzień dobry. Okej, ork zwiadowca. Ten jeden chyba powiek się już bić z innym... Jezu, ale szybki zapis tutaj jest. Aż mi dziwnie. Dobra, bo jeszcze wypadałoby oczywiście tę mumię przeszukać i już widzę, jak będziemy co robić. Przecież to będzie dramat. Idziesz tu, cholero jedna? Kurde, dałam się niestety uderzyć. Wiecie co, weźmy sobie tak trochę... Chociaż jeden napój. Tam ich chodzi dosyć dużo. Dobra, ale my potrzebujemy obmacać tę mumię. No i to będzie trochę czasochłonne. No ale z tego co kojarzę, no to przecież warto się dostać szczególnie do tych dalej zamkniętych. No i niestety zdarzają się też częściowo puste mumie. Przełącznika na razie żadnego nie widzę. Tu jest psianka, ale może już nie będziemy jej zbierać. Ależ to jest creepy. O Jezu, ta jest pusta. Serio. O nie, znowu mi myszka nie styka. Dramat. O, dziękuję, już działa. Chyba będę musiała ją wymienić. Ale tak też trochę czekam, żeby nie odbierać innym pomysłów na prezent. Co prawda do moich urodzin jeszcze kawałek, ale
Jednak no wiecie, nie jest źle. Mogę wejść na górę, czy nie mogę? Możesz wejść? Kurde, no chłopie. Ale dramat. Wejdziesz tu? No wreszcie. Czy się będziesz o własne nogi potykał? No, trochę monotonia z tymi mumiami, ale przynajmniej mam wtedy jakiś czas, żeby do was pogadać. Nie otwieraj drugi raz tej mumii. Potrzebujemy inną mumię. Dwa miksturki. Raczej dwie miksturki. Okej, przełączników na razie nie widzę. Potrzebujemy parę tych kratek sobie pootwierać oczywiście. Tutaj nie dało się jednej otworzyć tak o po prostu? Nie. Tutaj trzeba trochę bardziej pokombinować. Dobra. Ruszamy więc na drugą stronę. No i sam pierw możemy w sumie iść tutaj na samą górę. Tu jest przełącznik, który bodajże otwiera tą kratę pod nami. Z tego co pamiętam. W ogóle to jak spędziliście weekend? No, u mnie jest jeszcze niedziela, kiedy dla was nagrywam, ale no, już się weekendzik kończy. Niestety. Jeszcze jeden tydzień praktyk przede mną. Już się nie mogę doczekać końca. Teraz mam iść na poszczególne filie biblioteczne. I mam iść z tego co kojarzę na piątkę i na jedynkę. Także będzie się działo. No, a na ostatni dzień mam wrócić na bibliotekę centralną. Możliwe, że na czytelnię, chociaż się prosiłam o dział gromadzenia, bo mi tam bardzo dobrze było, a uważam, że 2 dni to jest zdecydowanie za mało jak na tak duży dział. Więc miejmy nadzieję, że będę miała na dłużej to. Czy tutaj też nie było przycisku? Chyba nie było. Niedobrze. Byłam pewna, że tutaj znajdziemy przycisk, żeby otworzyć kolejne miejsce. Mamy bonus do siły dycha. To jest amulet, który chyba założę. Już za chwilę zresztą. Tutaj nie ma żadnego przycisku, naprawdę. Ano, naprawdę nie ma. Tutaj też nie, pusto. Dobra, sprawdzamy mumię. Tu jest znowu pusto. Ach, kurczę, w ogóle tak zastanawiam się, bo Gothic 1 nie zajmie nam dużo czasu. Podejrzewam, że jeszcze zostało nam... może z 10 odcinków, może trochę mniej. Czyli to nam daje jakieś... No stosunkowo już niedużo dni nam zostało. Tu jest przełącznik. Po drugiej stronie się musiały pootwierać drzwi. Innej możliwości nie ma. O, tu jest mumia obok, dobra. Tą też otworzymy. Kurde, 3 miksturki, to już jest dużo, naprawdę. Szkoda tylko, że nie ma w nich stałych rzeczy. No, a ta jest na przykład pusta w ogóle. Tam ork sobie spaceruje. Jeszcze mnie nie zauważył chyba. No, przez mikrosekundę... O, właśnie, byłam w stanie się wspiąć. O kurde, 10 minut to normalnie jest przeszukiwanie mumii. Ale warto to zrobić, bo później będziemy mieli fajne itemsy z nich. No, akurat te są puste, jak na złość. Dobra, tu jest czysto. Tego orka moglibyśmy załatwić najpierw, nie? Miałam powiedzieć, że mnie nie zauważył, ale jednak mnie widzi. Co prawda inny już mnie nie widzi. Dobra. To na razie olewamy. Tu powinien być kolejny przycisk. Ktoś tu biegnie, czy mi się wydaje?
Wydaje mi się. Ale my potrzebujemy tych miejsc, które były pozamykane, jedna obok drugiej. O, właśnie, teraz chyba się tutaj otworzyło nam, tak jest. Pierścień ochrony przed ogniem, to się może przydać akurat. Zaraz zobaczymy, jakie mam amulety, ale na 90% założymy sobie ten, który żeśmy tutaj znaleźli. Otworzyła nam się chyba obok kratka. No, prawie obok. Super. No to sprawdzamy. I zaraz będziemy mieli przedostatnią kratkę. Znaczy, to jest w sumie przedostatnia. Ok, możemy podejść. Też kolejny pierścień do siły. Właśnie tutaj są takie fajne bonusy, że warto się tutaj dostać. Pierścień do życia. No, no, no. Fajnie. I została nam ostatnia tutaj obok. Siemka, mumiki, amulet magii, bonus mana. I tutaj co mamy? Amulet oczyszczenia. Bardzo fajne rzeczy. Robimy zapis, zrobimy też taki zapis, bardziej stały. Zobaczmy teraz itemy, które znaleźliśmy. Ja mam aktualnie amulet ochrony przed ogniem. To jest przed ogniem i przed magią. Do siły plus 10. Bonus mana 10. I amulet kuriera. Wiecie co, załóżmy sobie bonus do many. Ile mamy? 15 many. Bo za niedługo dostaniemy możliwość teleportacji. Więc myślę, że się to przyda. No i w teorii mamy pierścienie do zręczności, ale myślę, że jeden możemy zdjąć i przyda nam się do życia. Ja i tak z łuku raczej nie korzystam, więc zdejmijmy oba. Do życia i ochrona przed bronią, myślę, że się może przydać. Jak coś, to później zamienimy sobie je, ale na razie wydaje mi się, że będą odpowiednie. Kocianka. Kociankę akurat zbiorę, bo to jest chyba jedna z pierwszych, którą w ogóle znalazłam. A kocianka jest też mało spotykana. Dzień dobry. Tu jest was dosyć dużo. Boję się, że się dwoje rzuci na mnie. Dobra, chyba musimy zaryzykować. Dobra. Myślałam, że się tutaj biją z tymi zwiadowcami. Ale to jednak nie tu. To trochę dziwne. Strażnik świątynny. Zapisujemy, no i lecimy. A, to tu się leją. Widzę, face to face tutaj macie bardzo ładne. No stary, nie teraz. Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Mordo, zaraz, tylko... no gdzie leziesz? Czekaj. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor-Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Przysyła mnie Kor-Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska? Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź.
pójdę za tobą. Dobra. To stary, poczekaj sekundę. Ja sobie tutaj itemy pozbieram z nich. Tylko się nie zgub, proszę cię, bo będziemy mieli naprawdę problem, jak się zgubisz. Okej, i mamy z nich rzeczy. Każdy z nich ma monety, oczywiście, żeby ciałko nie zniknęło. No a my chyba idziemy najpierw tutaj, nie? Idziesz za mną? Idziesz. On mi za bardzo nie pomoże, no ale... Co zrobić, no? Co zrobić? Siema, chodź tu. Chodź tutaj, no. Dobra, jest ich tutaj trochę. Ale jest to dosyć znośne. Okej, tutaj coś mamy, nie mamy nic. Tutaj coś mamy, jakieś rośliny, cokolwiek. Nic. Dobra, Lukor, idziemy dalej w takim razie. Tutaj widziałam już kolejnych orków. Bardzo ładny mamy zasięg i to jest bardzo przydatne akurat tutaj. A Lukor się już zgubił, tak? Chodź tutaj, no ja nie wiem, na metr nie można odbiec od ciebie. Idziesz? Czy się zaciąłeś na tym dziadostwie? Dziękuję. Dobra. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, jest krata. Fajnie, fajnie. Tu nic nie ma. Lukor zaraz będzie tańczył po wszystkich możliwych miejscach. Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Stary, weź se po prostu stań i nie przeszkadzaj. Serio. Napój. Kruszpach. I mamy kolejny napój. No i połowę pergaminu. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Aleś ty odkrywczy. Idziemy. Tylko chyba... Tędy się wychodziło? Na pewno? Tak, tędy. Dobra. I teraz tutaj, czy ty za mną idziesz? Idziesz, tylko ty się zaraz pewnie zatniesz. Wow, jednak nie. Nie! Ojejku. Ma ten, jest wyżej ode mnie i przez to będziemy mieli klopsa zaraz. Lukor, jaki ty jesteś useless, naprawdę. Bezużyteczny jesteś kompletnie. Stówę jedziemy. Zapis, lecimy. Co za chłopczysko głupie. Tu aż orkowie widzę, że przyleźli jakimś cudem. Nie wiem, oni sobie tak spacerują? To jest normalne? Czy ja o czymś zapomniałam? Nie wiem. Kompletnie nie pamiętam już tego. Dobra, złazi za mną. Tam na dół chyba nie ma sensu schodzić. Strzała, zardzewiały miecz półtora ręczny. Czy ta broń nie będzie lepsza? 45. Miecz strachu. 45-31. 42-18. Tak, jest lepszy, czyli dobrze mi się kojarzyło. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. O, na szczęście miałam niedaleko zapis, więc zaraz będziemy mogli sobie z Lukorem pogadać. Tym razem nie włazimy za żadne winkle ani nic, tylko po prostu prosto przed siebie. Stalowy język. Ten tunel okazał się ślepą uliczką. Może znajdziemy tutaj jakieś wskazówki, które pomogą nam w naszych poszukiwaniach. Kuźwa, i to wszystko przez to się zacięło, nie? Masakra.
zanim mu to dam, no to ten półtora ręczny jest najlepszy aktualnie. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Aha, no to dzięki. No to spadamy stąd i poczekajmy, aż uda mu się to jednak odszyfrować. Czy ty za mną leziesz? Nie mam pojęcia. Idziesz na szczęście. Lukor jest straszny. Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. To mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. Jak będziesz mi tak przerywał, to kurde nic z ciebie, człowieku, nie zostanie. Bo ci po prostu spuszczę lanko. Dobra, jesteśmy gdzieś. Tu będzie orków trochę się kręciło. A, i tu był ten ork wojownik. Teraz mi się już przypomniało. Oczywiście Lukor już się zgubił. Możesz się ruszyć, czy nie możesz? Dobra, ruszył się. Czy my mamy jakiś zwój kuli ognia? Mamy, no to on się powinien przydać. Pod czwóreczką. Ork żołnierz to jest nawet, nie wojownik. Co ciekawe, on się chyba zbugował trochę. Dobra. Mamy z niego broń. No to teraz tak, jeszcze mamy parę orków, którzy się tutaj kręcą oczywiście. Co ty robisz? Ty nie potrafisz w ogóle nic, nie wiem, zrobić ze sobą, mordo. Oni nie ogarniają w ogóle, że ktoś im robi jakąkolwiek krzywdę, nie? To jest po prostu nieprawdopodobne. Dobra, bo tu jest ciemno. Zaraz mi się tutaj Lukor zablokuje, znając życie. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj było w tych odnóżkach. Nie. Możliwe, że to już wszyscy orkowie. Chyba tak. Tutaj już tylko trochę grzybów. Dobra, chodź Lukor ze mną. Na górę nie ma co wchodzić, bo tam nic kompletnie nie ma. Nie, możesz tu podejść bliżej? Chłopie, co mam zrobić? Przecież już ogarnęliśmy. Może on mi to dał, a ja nie wiem. Nie, nie dał mi tego. Stary, bo tu jest ściana. Ork żołnierz jest przeszukany. O, dziękuję. No wolniej się nie da iść, stary, proszę cię. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. No, ogarnąłeś już, że to ta ściana, proszę cię. Chyba tak. No wreszcie. Za tą ścianą. To musi być tutaj.
Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Właśnie tutaj, przed tą ścianą. Dobra, tylko się wymanię, bo wiesz co, nie mam many. Coś na manę, bonus mana. Może być krucze ziele. Okej, okay, i teraz zaklęcie. Pod piąteczką. I teraz tak, mamy kołowrót. Teraz warto się trochę odsunąć, bo się potrafi to zbugować na tyle, że nam na przykład zagaduje Lukora, zanim się to otworzy i wtedy jest problem. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem Śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Dobra, no to chodź. Sobie zobaczymy, co tutaj można znaleźć. Głównie chyba rośliny tutaj były. No właśnie, psianki. Psianki, kocianki, te sprawy. Chociaż tutaj akurat... Nie, no jest kocianki trochę. Siema, chodź. Idziemy pozbierać trochę roślin. I ogarniemy tę twoją tajemnicę. Tutaj jest właściwa komora, do której musimy iść, ale najpierw pójdziemy jeszcze tutaj. Bo tu są jeszcze rośliny. W sumie trochę grzybów i tyle. Dobra, zróbmy sobie stały zapis tu. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie, panie, przemów do mnie. Śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego Śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny! Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana! Ofiarę z człowieka! Wtedy Śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą! Gin, niewierny psie! Ja! Boże, Lukor, ty w ogóle nie masz rozumu chyba. Dobra, trzeba go dobić. No i po robocie, no. Miecz sędziego miał. Tutaj mamy za to miecz śmierci. On będzie chyba lepszy. Najlepszy w ogóle. Nie? Nie, znaczy się tak. Miecz strachu. Miecz śmierci. Dobrze mi się kojarzyło. Szczerze mówiąc, to mogę nawet założyć, ale to jest dwuręczniak. Czyli jednoręczny mamy miecz śmierci. No i dobra, no to musimy teraz stąd wyleźć. Co mówi wpis? Kor Angar nie będzie zadowolony. No raczej nie. No ale lecimy. Trzeba go powiadomić. Całe cmentarzysko ogarnięte. Niestety nie było aż tak fajnie, jak wszyscy byśmy chcieli, myśleli i w ogóle. Na szczęście nie mamy daleko do obozu bractwa z cmentarzyska. Jest nawet całkiem blisko. Będę musiała trochę wyciąć z filmu właśnie przez te problemy, że Lukor się... No, zbugował nam dialog, nie? No niestety. Tu jest jeszcze jakiś strażnik, z którego nie zebrałam rzeczy. To weźmiemy, bo potem pójdą na sprzedaż. Jeszcze jakaś psianeczka. Super, każdą mumię żeśmy obgrabili. Każdego orka żeśmy pokonali. No i możemy wychodzić.
Zobaczmy. Miejmy nadzieję, że się szybko załaduje. Tak jest, jak najbardziej. Fajnie by było i skrótem, czyli sobie zaskoczyć do wody, ale podejrzewam, że to będzie mało wykonalne. Więc trzeba będzie jednak iść chyba normalnie. Chociaż w sumie możemy sobie zejść tędy. No właśnie, albo i nie. Chociaż w sumie nas to będzie tak wywalać. A może jednak z innej strony, nie? Bo naprawdę bym chciała jak najszybciej zejść. No i kuźwa, nie zeskoczysz tam. Poczekajmy, może mnie gra zrzuci. Nie, nie ma opcji. Niestety, musi być naokoło. Trudno. Szkoda, bo chciałabym się szybciej przemieszczać, ale czasami się nie da. Ajajaj, niedobrze. Moglibyśmy w teorii zeskoczyć do wody, ale to też nam niewiele da, bo postać nie chce tak za bardzo płynąć z nurtem. Też się tam zacina w jednym miejscu, więc niestety, ale musimy iść normalnie. I zobaczymy, co powie Kor Angar. No, i zobaczymy też, jak się trzyma Iberion, no bo przecież ostatnio miał problemy ze sobą. Godzina 15, 7 godzin nas nie było. 7 godzin żeśmy spędzili na cmentarzysku orków. Masakra, nie? Ach, ten bezimienny, no. W co oni go wplątali? Masakra totalna. A to jest dopiero początek. Już się nie mogę doczekać, jak dostaniemy teleport. I jestem ciekawa, jak sobie poradzimy z wężami błotnymi. To też się okaże dopiero. Przydałoby się w ogóle podekspić, tak, żeby, wiecie, powybijać te stworzenia z lasu, pozbierać sobie z nich itemy, posprzedawać. Wydaje mi się też, że po tej akcji tutaj będziemy w stanie kupić sobie nową zbroję, podejrzewam. Mam już dość. A jak nie, to się zdziwię. No, tylko pytanie, komu wziąć bryłki, nie? Od kogo? Talas, siemanko, ani razu z tobą nie gadałam. Siema. Nikim nie można polegać, od co? Czekaj, lepiej się... Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku, nic. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? Tak długo, w jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. Ludzie zawsze gadają. Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się. Dobra, już. Lecę. Może. Zawijam kiece, a raczej podwijam kiece i lecę. No i zobaczymy. Kurczę, powiem wam, że strasznie lubię ten motyw. Chociaż przed nami taki dosyć... Chociaż czy ja wiem, czy to jest taki monotonny fragment, jak będziemy chodzić po 4 miejscach i zdobywać po 4 charakterystyczne przedmioty. A raczej po jednym w każdym miejscu. W sumie zależy. Na ogół i Gothic 1, i Gothic 2 ma takie swoje nudniejsze chwile. Chociaż nie ukrywam, że Gothic 1 bardziej mi siada od dwójki. Ale jeżeli chodzi o Noc Kruka, oczywiście, no nie? Bo
Gothica 2 klasyczka. Graliśmy całkiem niedawno, w tamtym roku konkretniej. No i mi się podobało bardzo. Dobra, lecimy po zioła. One, z tego co pamiętam, właśnie najwięcej ich jest w miejscach, gdzie są też błotne węże, więc trzeba uważać. Dobra, ten wąż na razie mnie nie interesuje. No ale ich jest tutaj dużo. No i już się szczaiła Menda. Z czego tutaj nie widzę żadnej cztero... O Boże, jak ty tak będziesz robił? Patrzcie, w ogóle bezkryta. Nie zabije na hita, prawda? Jak to działa, że... Raz go trafiamy, a raz nie. To jest kuźwa normalne? Ej, no żeby zabić takiego węża, to się trzeba postarać tutaj. Chyba, że to jakiś bug. No ale nie przypominam sobie takiego. Kurde, trzy liście wszędzie. Trzy liście, trzy. Na razie nas nie atakują węże. Mam cię, tu jest cztery. Tutaj też są cztery. No ale to jest kurde za mało. Nie wiem, idziemy jeszcze na tą jedną. No niestety tutaj wszędzie błotne węże. I krwiopijce. Ale akurat krwiopijce to nie jest kłopot. Tu mamy kolejną cztery. Tutaj też. Szybko sprawdzajmy, jakie mamy. Mamy 5 sztuk. To spadamy stąd. Tylko jak stąd teraz wyjść, żeby się nie narazić? Chyba tędy, nie? Najszybciej jakoś będzie. Spróbujemy ominąć te węże. Bo sami widzicie, że walka z nimi jest dosyć upierdliwa. O, tu jest ich właśnie dużo, też w tym miejscu. O, właśnie, nawet tutaj są praktycznie chyba wszystkie. Ja sobie pozbieram, bo się nam mogą też przydać. Zamiast mikstur leczniczych, bo fajne dają, no, chyba 35 odnawiają, no nie? Dobra, spadamy. Tylko uważamy na wszystkie węże. Tak wiem, powtarzam się. Ale nie chcę bardzo wpaść w ich... pyszczek. Paszczę. Kurde, to nie jest pyszczek. To jest paszcza. Paszcza lwa. Dobra, tu jest dosyć bezpiecznie chyba. Chyba, prawie. Daisy, pospiesz się, bo naprawdę będzie zaraz krucho, jak cię zażre. Ajajaj, no dawaj. Wychodzimy stąd. Idziemy już z tego bagna przez masakra po prostu. Masakra. Dobra. Wyjdziemy sobie tędy. Siemanko, nowicjusze. I lecimy do Kor Angara. Miejmy tylko nadzieję, że nie jest za późno. Oj, miejmy taką nadzieję.
Siemanko, nowicjuszu. Znowu się nam zrobił wieczór. A ja pobiegam najbardziej krętą drogą, jaką się da. No ale dobra. Nie dramatyzujmy. I tak dosyć szybko nam idzie poruszanie się. Super. Jesteśmy już na placu. Także lecimy do Kor Angara. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Tak długo, jak to się już więcej nie powtórzy. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach, ale te są wciąż w rękach Kor Kaloma. A gdzie jest Kor Kalom? Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Jeszcze coś. Tak? Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. No i wreszcie pierwszy teleporter. Dobra. Lecimy. Ale się ładnie wybiłam. Lecimy w takim razie do... mieszkanka Kor Kaloma. I chyba już do nowego obozu wyruszymy w kolejnym odcinku. No bo kurczę, zanim ja tam dotrę, w sumie żebyśmy tam mogli wtedy spotkać, no nie? Ale zaraz zobaczymy. Zostało nam jeszcze trochę czasu, też trochę muszę wyciąć. Bo wiecie co było, nie? Nie ta skrzynia. Almanach i kamień. Zróbmy stały zapis jakiś. No i dobra, no i w sumie możemy ruszać do nowego obozu. Wiecie co zrobimy? Ja się bym przekimała może i byśmy się już tam spotkali. Byśmy tak to mogli zrobić, bo... dzięki temu byłoby bardziej sprawnie. Więc tak myślę, że zrobimy. Także moi drodzy, zaraz się widzimy w nowym obozie. Okej, jesteśmy w nowym obozie. Oczywiście musimy iść do Kronosa, bo on jest tutaj pośrednikiem pomiędzy jakby magami wody, a w ogóle tutaj obozem. Siema. Witaj. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Kor Kalom opuścił obóz Bractwa z grupą fanatycznych strażników świątynnych. Zamierza na własną rękę odnaleźć śniącego i przebudzić go za wszelką cenę. Nigdy nie ufałem temu człowiekowi. Wielki guru czy nie, to próżny i nieszczery człowiek, zdolny do wszystkiego. Bractwo da sobie radę i bez niego. Powtórzę twoje informacje Saturasowi przy najbliższej okazji. Możesz już odejść. Mogę prze... Witaj. Dostarczyłem twoje pismo. A, dobrze. Oto drobny prezent w nagrodę za twoje trudy. Iberion, duchowy przywódca Bractwa Śniącego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość.
Na Iberionie zawsze można było polegać. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Mogę przywitaj. W Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale... gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca rudy. Mogę przejść? Tak, możesz przejść, a my idziemy do samego Saturasa. I zobaczymy, o co tam się wszystkim rozchodzi. Ajajaj, no nie brzmi to wszystko bardzo dobrze, wręcz przeciwnie. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła. Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się. Możesz przejść. Dobra, dziękuję bardzo. Lecimy od razu do Saturasa. Inni magowie to tam nam później pomogą. Witaj. Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi Bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Kor'Kalom? Nie. Kalom wyrzekł się Bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem Bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić, mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Kor'Kalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor'Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi Bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Mam tu ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę.
Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Obyś wrócił cały i zdrowy. No dobrze, no to moi drodzy, myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Moi drodzy, w kolejnym odcinku ruszymy na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Oprócz tego zajrzymy oczywiście do Riordiana i spróbujemy się postarać o lepszą zbroję, bo wydaje mi się, że jest taka możliwość już na tym etapie. No a jak nie, no to spróbujemy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej lepszą zbroję zdobyć. No i co? I wydaje mi się, że to by było na razie na tyle. Dziękuję Wam i do kolejnych odcinków. Cześć!